A ponieważ dzisiejszy świat jest taki, że escapizm się serwuje po prostu taczkami i wywrotkami z każdej strony, zauważyć, że to jest ten moment, w którym warto siebie zaoferować tej drugiej osobie. Dzień dobry, w podcaście Gosia i Jerzy. To jest Jerzy. A to jest Gosia. I dzisiaj będziemy rozmawiać na taki temat, który jest bardzo już długo, znajduje się na naszej liście, ale zawsze mi się wydawał taki trochę, wiesz co... No jaki? No jakiś taki może za bardzo prywatny, a może trochę taki... To zaczyna być ciekawie. Obciachowy, aha. No, że będziemy rozmawiać o związku. O związku. Jak mieć dobry związek? Tak. To tak już od razu. Nie, tak, ale poczekajcie, bo zaraz powyłączacie, bo nie napisaliśmy książki na ten temat, nie? Więc... Nie, trochę... Bo wiecie, bo my już 22 lata ze sobą chodzimy, a od 21 lat jesteśmy małżeństwem, to chyba jakieś kredenszalsy mamy, nie? I co, będziesz teraz dawał rady? Ja? No pewnie. Nie, poczekaj, bo zawsze, to wiesz co... Pierwsza tak rada, warto się oświadczyć. Wiesz co, zawsze tak mi się to kojarzyło, że tak jak, wiesz, ci celebryci robią sobie te okładki w jakiejś tam, wiesz, Vivie, czy... A, że jak się o tym powie, to się wtedy wszystko rozpadnie. No. A to moglibyśmy, to mamy materiał na kolejny odcinek podcastu. Czy wierzysz w gusła? Małgorzata wierzy, ja nie wierzę. Małgorzata, no jeżeli to nasz związek się rozpadnie po tym nagraniu, to prawdopodobnie jakbyśmy tego nagrania nie zrobili, to też by się rozpadł. Natomiast wydaje mi się, że jednak się nie rozpadnie. Nie bój się. No dobra, no wiesz co, tak trochę się wstydzę, to weź ty tam jakiś, może zacznij jakiś... Dobrze, ale tak, to ja się podłączę. Okej, okay, ale to czego się wstydzisz? Co jest wstydliwego? Wstydliwe jest bycie razem ze sobą 22 lata? Nie, no wiadomo, że nie, no ale no co chcesz na ten temat powiedzieć? No, nie, wstydliwe jest dawanie rad, wiesz, w tym ale zakresie. Ale ja nie mówię, żebyś dawała rady, nie. Ma jakieś swoje, wiesz, doświadczenie, oczekiwania. Ja powiem kilka rzeczy, znaczy w sensie ja nie zamierzam dawać rad, natomiast jest kilka takich rzeczy, które według mnie myśmy zrobili dobrze, a ludzie, nie wiem, których widziałem przez ostatnie 20 z hakiem lat, nie zawsze robią dobrze. Czyli to jest na przykład to co powiedziałem na samym początku, że warto się oświadczyć, że jeżeli się spotka osobę odpowiednią i to jest to, i jest miłość, i jest super, to nie warto. Czasami ludzie się tak wycofują od decyzji, mówią, nie, ale to tak od razu to nie można, trzeba najpierw ze sobą pochodzić 3 lata, a potem trzeba ze sobą rok pomieszkać, a potem coś tam i musimy się przetestować w różnych sytuacjach, musimy razem pojechać do Katmandu na wspólną wyprawę i zobaczyć, jak w ekstremalnych warunkach sobie radzimy i dopiero wtedy będzie wiadomo, czy warto się oświadczać, pobierać i w ogóle coś tam, nie? Więc jeżeli w ogóle wierzycie w to, że warto jest być razem i być małżeństwem i tak dalej, a ja na przykład uważam, że to jest fajne i że warto, to jest spoko, żeby nie czekać z tym za dużo. I ja się Małgorzacie dosyć wcześnie oświadczyłem, bo dzięki temu już 22 lata, 21 lat już jesteśmy małżeństwem, co nie? Co ty o tym powiesz? Co ja mam o tym powiedzieć? Jaka jest twoja, jak gdyby ta wizja tego? Czy byłaś zaskoczona, jak ci powiedziałam, hej, ożeńmy się, wyjdź za mnie? Nie, nie byłam zaskoczona. Chyba nie byłam zaskoczona. Nie? No nie wiem, w sumie nie pamiętam. Nie pamiętasz? No, więc to jest tak. No, a później co? Jeśli chodzi o dawanie jakichś tam rad, no to dalej, jeśli chodzi o życie, no to właściwie mam wrażenie, że chyba... Po pierwsze, bo niektórzy ludzie się teraz dzisiaj zastanawiają, czy warto właśnie żyć w konkubinacie, czy być małżeństwem i tak dalej. I ja mam wrażenie, że odpowiedź na to, którą moglibyśmy dać, jest taka, że warto być małżeństwem. No, wiesz co? Czy nie? To ma aż takie znaczenie? Myślę, że to nie ma. Ja myślę, że ma. Ja myślę, że oczywiście nie będziemy fanami jakiegoś tam ślubu kościelnego i tak dalej, bo to nie każdy sobie robi według własnych jakichś tam wierzeń i rzeczy, które dla niego są ważne, czy dla niej. Natomiast ja mam wrażenie, że przypieczętowanie tej decyzji bycia razem czymś, co jest oficjalne, że to ma sens. Że dzięki temu w sytuacjach, które mogą być trudne albo jakieś tam właśnie emocjonalnie ciężkie albo interpersonalnie na ostrzu noża, to, że tak łatwo nie można się z tego wycofać, tylko i tak w dzisiejszych czasach to się łatwo przecież bierze rozwody, ale mimo wszystko mam wrażenie, że jak gdyby to, że jednak trzeba by przejść przez ten rozwód i tak, że to sprawia, że się ma ochotę tak do końca jednak
naprawić wszystko, a nie od razu uciec. A ponieważ dzisiejszy świat jest taki, że escapizm się serwuje po prostu taczkami i wywrotkami z każdej strony, to mam wrażenie, że właśnie przypieczętowanie decyzji bycia razem oficjalną ceremonią w postaci ślubu jest w porządku. Co ty na to? No tak, dlatego że no jak sobie przyrzekniesz tak pewne rzeczy, to... To przyrzekasz sobie i tej drugiej osobie. Tak. I wiesz co jeszcze? Ja myślę, że no po prostu trzeba być na to przygotowanym, że pojawiają się różne sytuacje. Tak. No i też, że jednak jesteśmy dwiema różnymi osobami, których się nie da zmienić tej drugiej osoby pod to. Nie, to jest nieprawda. Nie, to znaczy w sensie właśnie, to jest nieprawda, bo ludzie się zmieniają i ja myślę sobie, że właśnie jak się jest długo ze sobą, no to wyzwanie może być to, że się ludzie zmieniają, tylko że będą się zmieniali z czasem w różnym tempie, w różnych miejscach i wiesz, i ktoś tam właśnie zacznie bardzo na przykład, nie wiem, zwracać uwagę na swoją fizyczność, a ta druga osoba zupełnie nie, albo odwrotnie, wiesz, i tam jakieś te akcenty będą rozłożone inaczej no przez całe... Z biegiem tej osi czasu, że tak to powiem. No a druga sprawa, którą chyba Małgorzata chciała zaznaczyć, to jest to, że, no, że będą i super bardzo fajne chwile i będą takie, że będą ciężkie po prostu. No i to też trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że wszystko, co w życiu jest jakieś tam długoterminowe, no to ma te takie dwie strony, tą super fajną, pozytywną i tą super niefajną, niepozytywną. Po prostu każdy z nas ma taki jakiś tam swój zestaw cech i ja nie zmienię po prostu tego, jaki ty jesteś. Znaczy, rozumiesz, o co chodzi, że... Ja mogę się sam zmienić ewentualnie, tak. To znaczy... Pracować nad pewnymi rzeczami. Że dajemy sobie przestrzeń na to też, żeby być sobą. No. Był taki moment, na przykład pamiętam, że bardzo... Że chciałaś mnie zmienić? Że ostro gdzieś tam walczyliśmy ze sobą. Zaraz taki, wiesz, na początku mi się wydaje. Tak. O to jak, kto co robi, jak reaguje właśnie. Ale nie masz wrażenia, pamiętam, no to tak było, ale czy nie masz wrażenia, że to na samym początku było spowodowane tym, że po prostu w ogóle my byliśmy bardzo młodzi i... No i wiesz, no w tym wieku, no to bardzo małą się ma świadomość tego, kim się jest, jak się reaguje na pewne rzeczy, a to jeszcze w dodatku zaczynasz to jakoś tam zahaczać o drugiego człowieka, że to z tym było związane, tak? No bo teraz, wiesz, no dajemy rady, no myśmy się pobrali na którym tam, na czwartym roku studiów, tak? Nie. Na piątym? Na drugim. No to, no znaczy, więc, swoim może, którymś tam. Nie, bo ja długo studiowałem, tak, to się zgadza. Jak sobie tak, to, jak gdybym nie zmarnował wszystkich pierwszych roków wcześniej studiów, to pewnie no to nie, byłby. No nie mów, że to jest marnowanie. Nie, tak, oczywiście, to zdobywanie doświadczenia. Tak, zdobyłem najcenniejsze życiowe doświadczenie, żeby wiedzieć, czego się nie chce w życiu robić. No dobra, no w każdym razie no na studiach jeszcze byliśmy, nie? Więc no tak, no to wtedy mało się wie o sobie. Tak z mojej perspektywy. A teraz no, możecie tego słuchać, nie wiem, będąc w wieku trochę bardziej dojrzałym. Nie? Ale co nie zmienia faktu, że no jednak warto, nawet w tak młodym wieku, jeżeli się czuje, że to jest to, to właśnie no pójść za głosem serca i powiedzieć wyjdź za mnie. To jest rzeczywiście dobre to, co powiedziałeś, że różne nas rzeczy spotykają, z czasami wspólne doświadczenia, a czasami nie. Tak. I rzeczywiście rozwijamy się w różnym tempie jako ludzie i może być tak, że na którymś momencie po prostu gdzieś tak, partner czy partnerka będą po prostu w innym miejscu życiowo niż my. Są takie momenty w życiu. No ja myślę, że właśnie narodziny dziecka są takim momentem, który dość dużo potrafi w związku zmienić. I na lepsze albo na gorsze, bo to zależy, nie? Ale przede wszystkim zmienić, czyli w ogóle warto być otwartym na zmianę, tak? Bo jeżeli nie jesteśmy otwarci na zmianę i uważamy, że status quo to jest najlepsza rzecz, no to tu mam wrażenie, że warto nad sobą popracować, żeby może się tego szybko pozbyć, nie? No bo jak się jest z innym człowiekiem, to jednak status quo to nie. Natomiast już pomijając właśnie te kwestie takich dużych wydarzeń życiowych, no to też po prostu może właśnie się okazać, że się będziecie rozwijać w różnym tempie i żeby nie mieć takiego jakiegoś nastawienia, że o, ja już jestem na innym etapie rozwoju, a ty na innym, to w takim razie ty nie jesteś godna mnie, nie? Czy coś w ten deseń, nie? Żeby to nie było na zasadzie takiego negatywnego oceniania, tylko bardziej, że ta prędkość rozwojowa będzie w różnych momentach różna. I to na przestrzeni naszych 20 paru lat, no to
To były takie momenty, kiedy, że tak powiem, ja wyciągałem Małgorzatę i były momenty, kiedy Małgorzata wyciągała mnie i to było kilka razy tak, nie? Więc to się zamienia. Natomiast właśnie warto się pozbyć jakiejś takiej chęci do oceniania, a bardziej zauważyć, że to jest ten moment, w którym warto siebie zaoferować tej drugiej osobie. Ale wow, powiedziałem, no. No i to czasami wychodzi lepiej, czasami gorzej. Ja na przykład nie pamiętam, o co myśmy się na samym początku kłócili, pewnie o jakieś duperele, typu dlaczego nie wstawiasz naczyń do zmywarki, tylko do zlewu. To też było. Albo dlaczego nie sprzątasz, jak tutaj jest piasek na ziemi, to o tym żeśmy chyba w jakimś podcaście gadali, tak. Że mi nie przeszkadza to, że jest piasek na ziemi, a Małgorzacie przeszkadza. Nie wiem, i wiem o co i też do tej pory to w sumie zostało, tylko już tak się może tego nie czepiamy. O to, w jaki sposób każdy z nas rozmawia, w sensie takim... Aha. Jakby to wytłumaczyć. Nie, no powiedz szczerze. No taki... oto czepianie się takie, to ty nigdy nie... Ale ja się nie czepiam przecież. No właśnie, ty nigdy ty nie zrozumiałeś. Czepiasz. No, nie, no bo właśnie, wiesz, nigdy ale nie byliśmy w stanie zrozumieć, co to znaczy, że jedno drugiego się czepia, w sensie tak. Jedno... Znaczy ja ci mogę powiedzieć, o co chodzi, to może teraz, wiesz, coś wyjaśnimy tutaj podczas podcastu. I będzie rozwód na końcu. Nie będzie. Ja z tym czepianiem to nigdy nie rozumiałem w ogóle sensowności czepiania się, bo ja mam takie nastawienie, że nie lubię rozgrzebywać rzeczy, które już się wydarzyły, tak? To znaczy, jeżeli coś już się wydarzyło, zresztą to i z tobą, i w pracy, i w jakichś tam projektach innych, to ja tego nie lubię po prostu, że jeżeli coś się zrobiło źle, to ja nie mam tendencji do szukania winnego, zastanawiania się, ale dlaczego to tak było, ale co to, kto podjął złą decyzję 3 tygodnie temu, która zaowocowała dzisiaj tym, bo mnie nie interesuje, kto ją podjął, tylko bardziej mnie interesuje, co my dzisiaj możemy zrobić, żeby z tej złej sytuacji zrobiła się lepsza albo dobra. I dlatego ja nie rozumiem takiego czepiania się, że jak ktoś się mnie pyta, ale dlaczego ty 2 tygodnie temu zrobiłeś tak, to ja mówię, no bo zrobiłem, no. Rozumiesz? Nie? A jak ty mówisz, że ja się czepiam, to o co ci chodzi? Ale właśnie, to kto się czepia? Ty się mnie czepiasz, czy ja ciebie w ogóle? Tego nie ustaliłeś. Wzajemnie się czepiamy. No dobrze, no w każdym razie kiedyś żeśmy się dosyć mocno kłócili o takie właśnie to czepianie się wzajemne, a teraz już mamy to gdzieś. No tak. I myślisz, że to przychodzi z wiekiem? No ja myślę, że tak, przychodzi z wiekiem i z jakimś takim doświadczeniem, że po prostu, no nie ma, o pewne rzeczy po prostu nie ma sensu. Ale to jest tak, że już tyle lat minęło, że ty już wiesz, że my się nie rozstaniemy. Nie, i po prostu tym... ja już wiem, że ty już po prostu na przykład taki jesteś, nie? Że ty masz po prostu pewne rzeczy musisz mi powiedzieć, że pewne rzeczy cię denerwują, jak coś nie tak ustawię na przykład w lodówce, nie? Albo... Ja ci powiem, co mnie denerwuje, jak nie widzę jedzenia w lodówce. Jak wyższe rzeczy stoją przed niskimi. No więc dobrze, no więc właśnie ja już wiem, że tak jest i że to nie wynika z tego, że... A ciebie nie denerwuje to, że na przykład jak ja czegoś w lodówce nie zobaczę, to nie zjem? No denerwuje i to się zmarnuje, mnie to, no tak, ale i... dla mnie to wszystko widać, rozumiesz, o co chodzi, że ja otwieram, ja wszystko widzę. A zauważyłeś, że jesteś niższa, to widzisz. Z innej perspektywy patrzysz. No pewnie tak, no więc nie, ale to co, wiesz co, że ja po prostu może zrozumiałam, a na początku tak tego nie rozumiałam, że zrozumiałam, że po prostu ty tak mówisz, bo masz taką właśnie potrzebę wyrażenia właśnie swojej takiej, nie wiem, frustracji w tym momencie, że ty nie możesz czegoś znaleźć, że to nie jest przeciwko mnie, w sensie takim... A, rozumiesz, chodzi ci personalne, o to... może to rzeczywiście jestem taka B, ale to jest, nie? A to jest bardzo ciekawe, że jak ja na przykład czegoś nie potrafię znaleźć w lodówce, to że na przykład a nie wzbudza się w tobie coś takiego, że ja jestem taki biedny, że nie mogę znaleźć i ty byś się chciała mną zaopiekować i mi pomóc? Nie. Bo ja na przykład tak mam, jak ty czegoś nie potrafisz zrobić, to ja mam ochotę ci pomóc, nie? Nie, no właśnie to jest taka jedna z tych rzeczy, które ja na przykład nie potrafię zrozumieć, że ty czegoś nie widzisz tam. Staram się jakby to zrozumieć, więc tam ustawiam jakoś tam te rzeczy, jak mi się wydaje, ale nigdy mi się jeszcze nie udało tak zrobić, żebyś był zadowolony. Nie, ja myślę, że nie. Ja myślę, że jest coraz lepiej mimo wszystko jednak. Po 20 latach jest naprawdę w porządku. Ale to jest tak, że się z biegiem czasu się nabiera jakiegoś takiego doświadczenia siebie jednak, tak? No i to, co cię mogło denerwować w drugim roku naszego małżeństwa, po 21 latach już pewnie cię denerwuje mniej, nie? No tak, ale też bardziej tak muszę powiedzieć, że no na początku chyba miałam takie bardziej bojowe nastawienie w stylu, że... Ja go muszę zmienić. Nie, no, że na przykład nie widziałam tego, że ty rzeczywiście możesz nie widzieć pewnych rzeczy w tej lodówce. A, to myślałaś, tak? Że to jest w ogóle jakaś strategia makiaweliczna. Nie, że to jest jakieś takie... A dzisiaj, wiesz, tak sobie zaczynam jednak brać czasami, wiesz, do serca, nie? Po tych 20 latach, fajnie. Że może, kurczę, coś w tym jest, nie? Że może rzeczywiście nie widzi tego. No.
No to jest trochę temat taki, że ludziom się pewne rzeczy takiej w głowie empatii, nie mieszczą. Takiej empatii, wiesz? Takiej empatii też o, może no, trochę, no właśnie, więc właśnie ja myślę sobie... I takiego zakładania dobrej woli u drugiej strony. To jest bardzo ważne. Nie zakładaj, że ktoś coś mówi do ciebie po złośliwości, chce ci tak, zrobić tak, krzywdę tak, i tak, tak dalej. Tak, tak, właśnie to jest bardzo ważne. Bo moje jest mojsze, a twoje twojsze, tylko po prostu, no dobra, no może coś w tym jest rzeczywiście, tak? Ale nie myślisz, że to właśnie, że łatwiej jest zakładać dobrą wolę drugiej strony, jeżeli się sobie przysięgnie? Nie. Z jednej strony, wiesz, może powiedzieć, a po co podpisywać umowy w biznesie? Przecież jeżeli się lubimy i w ogóle się znamy od dawna i mamy zaufanie, to przecież to będzie działało. Ale jednak na przykład sam fakt, że się taki papier podpisze, to już jest jakiś taki commitment. To już jest tak, że to ma taki wymiar psychologiczny, że mówi się czasami w środowisku biznesowym, że umowy są na złe czasy. I to trochę tak jest. Ja mam wrażenie, że decyzja o małżeństwie też jest na złe czasy. Jest po to, żeby jak masz te ostatnie 10% właśnie cierpliwości, to żeby wtedy nie uciec. A druga sprawa bardzo ważna właśnie, żeby długo być ze sobą, to jest właśnie kwestia empatii, którą Małgorzata bardzo ładnie przed sekundą wyłuszczyła z naszych nieustrukturyzowanych tutaj wymian zdania. No, ale jakbyśmy tak chcieli, wiesz, tak w nowoczesnym 2022 stylu dać jakieś porady, to co to, że ja powiedziałem na początku, warto się oświadczyć, co jeszcze? Nie testować się, jak ja powiedziałem, nie testujcie się, nie jeździcie razem na wypady jakieś, nie sprawdzajcie, tylko podejmijcie decyzję, jak będzie źle. O, ja to właśnie zawsze często mówię ludziom tak w ogóle przy takich sytuacjach, gdzie się nie mogą zdecydować, nie? Że nie zastanawiaj się, jak będzie. Jak dojdziesz do miejsca, w którym trzeba będzie podjąć decyzję, to wtedy podejmiesz, tak? Czyli kiedy dojdziesz do miejsca, w którym powiesz, kurde, to nie może tak działać, to wtedy warto jest się zastanawiać nad tym, no, czy jednak ten związek ma sens, czy nie ma i tak dalej. Ale jeżeli jest to przed tą decyzją, to moim zdaniem nie warto. To lepiej się po prostu zdecydować. Tak. Wiesz, co jeszcze bym dodała tutaj, że dawanie sobie jakiejś takiej przestrzeni, no to co się chce. Ale myślisz o tym, że ja kiedyś jeździłem na koncerty no, i znikałem przykład, z domu na 2 miesiące. No, na przykład. A. No, no. Ale to się nie wiąże trochę z zaufaniem, że te związki, jeszcze które sobie nie dają na przykład przestrzeni, to dlatego, że wiesz, że myślą, że jak znikną z oczu, to się tam, wiesz, wiesz co, z zadzieją jest rzeczy. Taką ewolucją, czyli żeby sobie wiedzieć, na jakim etapie ktoś jest, jakby w związku też, i ktoś jest też jako człowiek, czego potrzebuje w danym momencie. Tak. Rozumiesz? Rozumiem. Potrzeby. A i to się z biegiem czasu zmienia, tak, nie? Tak, no właśnie. Inaczej jest, jak się ma 20 parę lat, się jeździ na koncerty, a inaczej jest, jak się ma 2 córki. No i jeszcze jest właśnie takie podstawowe rzeczy, o których ty też zawsze powtarzasz, żeby nie było takiej pogardy, takiego jakiegoś... Ja uważam, że jeżeli ma się ochotę powiedzieć... Mówi. Pogarda to jest dobre słowo, znaczy ja uważam, że w ogóle w takich... Bo mogą się zdarzyć kłótnie, gdzie jest, wiesz, rzucanie talerzami, krzyki i tak dalej. I wtedy, żeby nie powiedzieć czegoś, czego po pierwsze się później będzie żałowała, a po drugie, co jest właśnie podszyte taką pogardą, tak? Czyli... Ty to zawsze, a to już jest w ogóle takie generalizowanie, to najlepiej olewać, nie? Natomiast pogarda to jest, że to nie dotyczy wtedy tylko tej sytuacji, tylko już zaczyna wchodzić na pole takiej oceny tego człowieka drugiego i pogarda to jest chyba dobre słowo, a druga rzecz, o której często mówię Małgorzacie, znaczy już teraz to nie mówię, bo tego już nie ma, ale kiedyś to pamiętam, że jej często powtarzałem i mi to jakoś tam leżało na wątrobie, to jest to, że jak się jest z kimś, to bardzo często można mówić komunikaty, które są nieprecyzyjne, które można dwojako zinterpretować, nie? I ja zawsze powtarzałem Małgorzacie, że okej, jak ja powiem coś nieprecyzyjnie, mimo że się bardzo starałem i dzisiaj się też staram być bardzo precyzyjny w mojej komunikacji, ale nie zawsze wychodzi, to jeżeli możesz zinterpretować coś lepiej albo gorzej, to jeżeli kochasz osobę, z którą jesteś, to interpretuj to zawsze lepiej. Pamiętasz? Ja ci to często mówiłem, nie? Bo to jest takie zakładanie dobrej woli, nie? Nie to właśnie, że on to na pewno powiedział po to, żeby mnie skrzywdzić, tylko, a może powiedział to po prostu nieprecyzyjnie i mi się odzywają jakieś moje rzeczy, które w sumie w tej wypowiedzi ich nie było, nie? Bo dosyć często ja mam tak przynajmniej, że dosyć często, jeżeli ja się czuję źle z wypowiedzią kogoś, już niekoniecznie Małgorzata, tylko w ogóle w jakimś tam międzyludzkim układzie, to nie jest wina tej osoby, tylko też w dużej mierze często to jest wina mnie, że mi się pewne rzeczy odzywają, jakieś moje strachy, moje niepewności, moje coś tam, no. Tylko wiesz, my tutaj rozmawiamy o takim przypadku, że wiesz, no gdzieś tam dobrze wybrałeś, tak? Możesz trafić na
Ale to mi się wydaje, że to widać. Osobę, no. Tak? Znaczy, można mieć pecha, można mieć pecha. Można mieć pecha i wylądować w jakimś takim związku. No i wtedy trzeba z niego wyjść. Tak, no to jest tak, jak ja mówię, to jest jedno z moich ulubionych ostatnio powiedzeń, że przejdziesz przez ten most, jak do niego dojdziesz, tak? Czyli w momencie, kiedy dochodzisz do mostu i się okazuje, o kurde, myślałem, że Małgorzata jest super moją tam towarzyszką życia, a okazała się, że mnie oszukuje, okazało się, że mnie nie kocha, że, nie wiem, robi pewne rzeczy, które mnie krzywdzą i robi to umyślnie, no to jestem przed tym mostem i wtedy nie należy uciekać, tak? Tylko trzeba powiedzieć, no dobra, no to czy mi to pasuje, czy da się to naprawić, czy nie. I jeżeli nie pasuje mi to, nie da się tego naprawić i jest źle, no to wtedy podjąć decyzję i nie tkwić w jakimś tam właśnie układzie, w związku, w którym jesteśmy ofiarą, no krótko mówiąc, nie? I jeszcze rzeczywiście takim trudnym momentem, myślę, jest właśnie moment pojawienia się dzieci. Tak, bo wszystko się zmienia. Okazuje się, że nie ma czasu. Nie masz czasu porozmawiać, nie masz czasu po prostu... Pobyć ze sobą, nie? Często te miejsca, gdzie się śpi, się zmieniają. No i to może być wyzwaniem, tak. A dochodzą jeszcze takie jakieś takie właśnie no, bardziej filozoficzne rozkminy, nie? Że nagle się okazuje, że już nie jesteśmy tylko za siebie odpowiedzialni, tylko za jakieś takie małe stworzenie, które jest kompletnie od nas zależne, które bardzo kochamy. Nie możesz się tak zatrzymać chwilę i powiedzieć, o kurczę, to wtedy teraz siądę i sobie pomyślę, co z tym zrobić i nie mam bardzo dużo czasu na to, żeby sobie coś wypracować, dlatego że trzeba po prostu wszystko ogarnąć, zająć się domem, zająć się dziećmi, wszystkie sprawy, które gonią, prawda? I w sensie świat się nie zatrzymuje, no tylko dlatego, że się dziecko urodzi, nie? Znaczy, że tak i że nagle się okazuje, że tej przestrzeni brakuje, tak? No. Trzeba sobie jakoś tą przestrzeń zrobić i to jest trudne bardzo. No ale też nam się udało, bo my to co my też radzimy z Małgorzatą od jakiegoś czasu różnym ludziom, którzy się nas pytają o rady, to jest to, żeby tak podążać trochę naturalnym rytmem, tak? Znaczy, jak się dziecko pojawia, to się wszystko wywraca do góry nogami, ale też pewne rzeczy się pojawiają, które można wyeksploatować. I na przykład jak nasza pierwsza córka zaczęła wstawać o 5 rano, to myśmy wtedy zaczęli wstawać o 5 rano, wszyscy, nie? W sensie idąc tym tropem. A kiedyś byliśmy ludźmi, którzy siedzieli wieczorami długo, nie? No i po prostu nie walczyliśmy z tym, że ona się budzi rano, tylko jak gdyby dostosowaliśmy rytm naszego życia do tego, że akurat tak się stało i dzięki temu to przestało być jakoś tam problematyczne. Co oczywiście nie znaczy, że nie było problemów ze spaniem w nocy i tak dalej, bo były, natomiast żeby właśnie nie walczyć przed naturalną ewolucją życia, nie? To jest 21 lat, jak jeszcze trochę pobędziemy ze sobą, no to zaczniemy się coraz częściej mierzyć z innymi takimi trudnymi tematami, o których się na samym początku, jak się... W ogóle się nie myśli. Jak się właśnie oświadczamy sobie, to się nie myśli, typu śmierć, typu choroby ludzi nam bliskich, typu nasze własne jakieś pogarszanie się zdrowia. Ja na przykład ostatnio musiałem sobie zrobić okulary, bo już przestałem widzieć z takiej odległości tekst i... No i dla mnie to jakiś jest taki sygnał od świata, że hej, hej, nawet jeżeli o siebie dbasz, no to wiesz, czas leci w jedną stronę. No i to też jest tak, że właśnie warto jest sobie no po prostu z tego zdawać sprawę, że w takich sytuacjach będziemy razem. Inni jedni będą potrzebowali bardziej wsparcia, a inni będą bardziej potrzebowali przestrzeni i tak dalej, nie? I żeby tutaj swoje ego trochę bardziej schować do kieszeni na przykład, nie? No to co, to jakbyś miała tak jakoś podsumować odcinek, to co zrobić, żeby 20 lat być ze sobą szczęśliwie? Albo może nie powiedzieliśmy najważniejszego, tego, na co wszyscy czekają. Ile miałaś takich kryzysów, że chciałaś ode mnie odejść? To specjalnie tak zadałeś to pytanie. Nie miałam takich kryzysów. Chyba na początku tylko samym. Na początku tylko samym, jak się tak strasznie kłóciliśmy, tak? Ale tak. To było 21 lat temu, tak? To ja uprzejmie informuję, że też nie miałem kryzysów, nie? Ale nie było rzeczywiście. I nawet nie wiem, z czego to wynika. No wiesz, może. Z miłości. Z miłości, nie? No, myślę, że właśnie tak, no. Łatwiej się przechodzi przez te trudne sytuacje wtedy, kiedy fundament jest, nie? Czyli... Wiadomo, że miłość jest, wiadomo, że się szanujemy i wiadomo, że podjęliśmy razem decyzję, że chcemy być ze sobą, tak, że jak się pobieraliśmy, to chcieliśmy, to myśmy to sobie powiedzieli, że chcemy być ze sobą do końca życia.
I to nie ma znaczenia, że to tam w jakich warunkach myśmy brali ten ślub i tak dalej, tylko po prostu, że to była świadoma decyzja, że to mamy być my. I to chyba, znaczy mi się wydaje, że to pomaga w tym, żeby w pewnych właśnie trudniejszych momentach, czy w tych momentach, w których się życie zmienia za pomocą jakichś takich właśnie, jako konsekwencje pewnych decyzji typu narodziny dziecka, no to, że po prostu wtedy nie kwestionuje się tych podstaw po prostu, tylko się idzie dalej, nie? I tyle. To, kto jest ze sobą 20 lat, ten pisze komentarz na dole teraz, dobra? To do następnego. Do usłyszenia. Pa.